Wszyscy, tak? Wszyscy mieli okazję zadać pytanie, dlatego proszę Państwa, zgodnie z wcześniejszą deklaracją, przygotowaliśmy dla naszych gości zadanie niespodziankę. No właśnie, niespodzianka. Dublady strachu, teraz to powinien w tej chwili paść. Ja absolutnie nie ma się czego bać, ta niespodzianka to właściwie takie zadanie praktyczne. Proszę Państwa, otrzymacie od nas za moment wyciski gipsowe kobyłki podobizny i Waszym zadaniem będzie i nasza prośba do Was, abyście swój własny stylu pomalowali te kobyłki, a my oczywiście na aukcji wystawimy je, a zebrane środki przekażemy na świetlicę środowiskową prowadzoną przez Stowarzyszenie Kuźnia. Także drodzy Państwo, chwila relaksu. Poprosimy nasze asystentki o pomoc w rozwoju wszystkich niezbędnych rekwizytów. Tak, Pani ma wszystko wytłumaczone, są farby, karteczki. O, przepraszam. Będzie ciekawe, tak. I dosłownie podkład, proszę Państwa, o 2-3 minutki, bardzo krótko. A więc proszę teraz uwolnić się fantazję, wyobraźnię, wrażliwą artystyczną. Dziękuję bardzo, tylko ja nie mam karty. Oczywiście dostanie. Podpiszą się Państwo na kartę z wysokich wycisków. Niewielkie. Jest podkoła, jest kobyłka. I drodzy Państwo, niech poniesie Was fantazja. Około 3 minut na pomalowanie tych wycisków jako pamiątka Państwa na obecności na dzisiejszej debacie, a my oczywiście przypomnę raz jeszcze na zbliżającej się aukcji wystawimy kobyłki przez Państwa pomalowane z Państwa autografami. Usta całą uszczę, pięknie, razem z żółtą szybą. I doskonale, Pani Profesor, wybrała miejsce, żeby się podpisać elegancko w tej mojej rameczce. Okej. Nie przemówicie się do zwanów, jeśli zamalowaliście rameczkę, zawsze można podpisać się z tyłu. Zupełna dowolność, tak? Tak mówię na początku, każdy według własnego uznania. A jak widzę, Państwo są bardzo uzdolnieni plastycznie. No, proszę, Pan Starosta Pelusiński, przepiękna podkowa, zielona. Złota krzywa na raczej właściwie na kobyłce. Nie no, piękne prace, nie już właściwie brakuje Państwa jak komentować, ale a spójrzmy. O, zależy. O, tutaj w pozytywnych kolorach, pomarańczowo, żółty, czerwony. Co to jest? Tęcza! Tęcza! No już jest tęcza w tęczy! Kobyłka w tęczy! No pięknie, wielkie brawa. Szanowni Państwo, gdyby ktoś nam zazdrościł, bo my sami sobie zazdrościmy oglądania tego z pierwszej ręki, ale tu już na ekranie pojawiają się zdjęcia. Także jeśli Państwo mają ochotę, skierujcie wzrok w prawą stronę i zobaczycie, jak to wygląda. No, mało wyraźna może ta praca akurat. Nie, na razie jednak widać głównie naszych kandydatów. Jasne, proszę bardzo. Ja chciałem... To może to. Ja chciałem tylko jeszcze jedną rzecz powiedzieć, bo zapomniałem o tym. Obiecałem przed spotkaniem, że jak mnie wybierzecie do parlamentu, to Pawła Solisa zaproszę do Brukseli. Także Paweł, zaproszę. No dobrze, zadaj nam tę deklarację. No jak już można coś powiedzieć, to ja chciałem Państwu powiedzieć wszystkim, że rozdałem tutaj naszym gościom z różnych list wyborczych takie nasze gazety powiatowe, książki związane z polityką prorodziną na godzina.pl.
jeśli będą chcieli gdzieś przeszczepić nasze pomysły w inne miejsca naszego kraju, czy w inne miejsca naszego kraju, to bardzo dobrze. A na spotkaniu widzę też gości z innych samorządów. Można takie książeczki od nas dostać, to są gadżety powiatowe. Jako starosta to mówię, nie jako kandydat. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy ślicznie. Drodzy Państwo, z tego co widzę, prace są już na finiszu. Tak jest. Już jest master touch. Super finish. Że myślę, że ostatnie 10 sekund kończymy pracę. I wszyscy, jeśli Państwo pozwolą, poprosimy o podniesienie Waszych prac, prezentację. Drodzy Państwo, proszę. Drodzy Państwo, wielkie brawa. Wielkie brawa od naszych kandydatów do Parlamentu Europejskiego na dzisiejszej debacie w Polsce Komunikatywy. Dziękuję bardzo, dziękuję za pracę, dziękuję bardzo gościom za przybycie, dziękuję za udział w debacie. Momentami przyzna się Państwo gorąco, albo bardzo gorąco. Dziękuję całej publiczności, wszystkim Państwu, którzy przybyli dzisiaj. Ja myślę, że po dzisiejszym debacie nikt z nas, nikogo z nas trzeba zachęcać do odwiedzenia Komisji Wyborczej 25 maja. Wszystko, drodzy Państwo, w naszych rękach. Zapraszam do 25 maja. Mimo, że niektórzy kandydaci nie zapewniali o pamięci o naszym powiecie wołyńskim, o gminie Kobyłka po wyborze, my się polecamy pamięci pani, panów kandydatów i później pani, panów posłów. Proszę pamiętać o Kobyłce, proszę powiedzieć o powiecie wołyńskim. Bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Dobranoc. Dziękuję ślicznie. Dobranoc obrona. Wspaniała debata. To zaraz na trudne. Dobranoc.